Zaher w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala, Iqbal wciąż myśli o tym, jak w ten sam sposób zabiła siostrę Zaher, Kevser. Iqbal również przybywa do placówki medycznej, udając, że martwi się o ofiarę. Lekarz informuje bliskich Zaher, że jej stan jest pod kontrolą, istnieje jednak ryzyko, że pozostanie sparaliżowana. Firat rezygnuje z prób ujawnienia Neslihanowi prawdziwego oblicza Bory, Yaman jest zdruzgotany, że pozwolił na to wszystko. Przysięga, że odtąd nie spuści jej z oczu, Iqbal jest nieprzytomna, bojąc się, że Zaher ujawni ją rodzinie i władzom. Wchodzi do pokoju Zaher i przytula ją. Okazuje się, że ciotka Yusufa nie pamięta nic z chwili upadku, łącznie z uderzeniem przez Zaher. Lekarz stwierdza, że Zaher potrzebuje specjalisty, aby pokonać traumę psychiczną. Yaman kontaktuje się z psychoterapeutą Bilginem, Iqbal stwierdza, że brakuje jednego z jej kolczyków. Wraca do rezydencji i szuka jej po schodach, ale jej nie znajduje. Złoczyńca wpada w panikę. Zaher wraca do posiadłości, a Yaman jest zawsze u jej boku. Ziad dwuznacznie sugeruje Iqbalowi, że widział jej próbę zabicia Zaher. Pozostaje zszokowana, Nesli ją postanawia powiedzieć ciotce, że jest zaręczona z Borą. Iqbal jest nieprzytomny, podejrzewając, że Zia mogła ją zdemaskować. Czy wpłynie to również na jego życie? Nesli ją mówi Adaletowi, że nie może uczestniczyć w kursie w tym tygodniu, ponieważ Firat jest zajęty. Starsza kobieta pozwala jej iść bez opieki, Nesli ją dzwoni do Bory i prosi go, aby wyjawił bliskim, że są zaręczeni. Jednak stanowczo twierdzi, że jest za wcześnie, Nesli ją mówi mu, że nie może już okłamywać ciotki, a on przekonuje. Bora mówi Neslihanowi, że musi wyjechać na tydzień za granicę, bo ma pracę. Zaczyna obmyślać plan, jak się jej pozbyć. Iqbal nadal szuka swojego kolczyka po całej rezydencji. Złoczyńca boi się, że jej zaginiony klejnot jest w rękach Zi. W tym momencie do pokoju wchodzi Zia, trzymając w rękach kolczyk Iqbal. Pyta ją, czy tego właśnie szuka, a Iqbal potwierdza, jakby nic się nie stało. Zia daje Iqbalowi swój kolczyk i pyta, czy się czegoś boi. Przechodzi załamanie nerwowe i mówi jej, że zrobiła straszne rzeczy. Zia mówi Iqbalowi, że ją zdemaskuje, ale stanie się to, gdy on podejmie decyzję. Złoczyńca jest przekonany o swoich wątpliwościach, że Zia widziała wszystko i wkrótce powie Yamanowi. Postanawia go powstrzymać. Za wszelką cenę, Zaher próbuje zażyć pigułki, wyciągając rękę, ale nie może i bardzo cierpi. Yaman natychmiast rusza jej na pomoc i karci ją za to, że do niego nie zadzwoniła. Yaman przypomina Zaherowi, że musi pozostać nieruchoma przez tydzień. Przytula ją, a ona wtula się w jego ramiona.
tym momencie przybywa fizjoterapeuta Zeyer, Bilgin. Jest nieugięta, że Zeyer nie powinien przez długi czas stawać na nogi. Zeyer jest zszokowana, gdy to słyszy, ponieważ w ten sposób nie będzie w stanie w pełni opiekować się Yusufem. Zeyer patrzy na Yamana, a ten ostrzega ją, że musi bezwzględnie słuchać rad lekarza. W więzieniu Zuhal zamawia koce dla współwięźniów, aby przeciągnąć ich na swoją stronę. Melehat jednak ich rozdziera, a więźniarki buntują się przeciwko niej, kiedy leży bez ruchu, Zeyer myśli o Yusufie, czy jadł, czy wziął lekarstwa. Bilgin zaczyna powoli poruszać Zeyerem. Yaman później przedstawia Zeyerowi buty na obcasie. Wyjawia jej, że ma dla niej ogromną niespodziankę, gdy wróci do zdrowia i założy je. Zia ucieka z rezydencji, a Iqbal wpada w panikę, że ją zdemaskuje.